Dzień dobry kochani, witajcie w poniedziałek, brzydki, taki okropny, zaraz będzie chyba padać, ale ja po prostu poszłam na rower, bo mówię, wróć, nie poniedziałek, o kurde, dzisiaj już jest wtorek, bo ja wczoraj byłam w pracy i zdawało mi się, że niedziela, a dzisiaj już jest wtorek, no. Ojejku, tak przez te święta się te dni mylą, wam na pewno też, wielu osobom się mylą, moim dzieciom się w ogóle teraz mylą, bo oni są w domu i oni myślą, że cały czas jest weekend i dzisiaj ja się myślę, że jest niedziela też. No, okropnie jest dzisiaj, ale wczoraj było ładnie, no, ja byłam w pracy cały dzień i dzisiaj poszłam odreagować. I zrobiłam sobie już nowy plan na cały miesiąc. I zgadnijcie. Jaki jest plan. Plan jest taki, że 3 razy w tygodniu. Albo i 4, bo ten miesiąc jakoś tak krócej mi tam wyszło. Nie wiem dlaczego. Mniej mi wyszło tych... mniej tygodni ma. Bo wpisywałam po 3 dni, to wyszło mi chyba 12. Tak jakoś tam dziwnie mi wyszło, więc w jednym tygodniu wpisałam sobie 4 razy rower, w drugim chyba jakoś tam też. No, zobaczymy. W tym miesiącu, słuchajcie, w kwietniu zrobiłam 12 razy rower. Jestem z siebie mega dumna. Tak czy siak, bo no, to był nie lada wysiłek. Kurde, w zeszłym roku ja chyba tyle robiłam przez cały sezon. Przez całe lato, a teraz w jeden miesiąc, więc zarąbiście. No i trzymam się tego dalej. Dzisiaj nie mam terapii. Dzisiaj w ogóle sobie pospałam, bo wczoraj dostałam jakieś jelitówki i wróciłam z pracy, słuchajcie, i siedziałam na tym kiblu, po prostu myślałam, że mnie rozerwie, że no nie wiem co było, nie wiem czy coś zjadłam, czy stres, czy co. Dzisiaj nadal czuję takie burczenie, wiercenie w brzuchu. Ale jakoś jeszcze mnie nie pogoniło. Chyba, że jak wrócę no, po treningu, to czasami też mnie przegoni. Ale no zobaczymy. Dzisiaj czuję się nawet lepiej. Wyspałam się w końcu. W końcu się wyspałam. Poszłam szybciej spać, bo już nie mogłam wytrzymać. Wzięłam prysznic po pracy i poszłam o, nie wiem, 22, więc jak dla mnie to i tak było zarąbiście szybko. Spałam bardzo długo. Nie powiem wam do której. No, ale dużo spałam, więc dzisiaj to jestem po prostu wyspana za cały miesiąc. I tak. Jadę, bo kurczę, wiatr taki konkretny. Źle się jedzie. Przedwczoraj też jak jechałam, to wiało, słuchajcie. I jak wiatr wieje, to jeszcze trzeba więcej wysiłku włożyć w to, niż jakby było bezwietrznie, nie? Więc dużo więcej energii muszę włożyć, a dzisiaj tak mnie nogi naparzają, że szok. No, ostatnio dałam sobie mega wyciski, dlatego dzisiaj mięśnie mnie bolą, czuję ten zakwas. No, więc tak, lecę. Jak przyjadę do domu, to wezmę prysznic, ogarnę trochę chatę. Chłopakom zadałam zadanie sprzątania podwórka, zobaczymy na ile. Czy ogarną temat, ale myślę, że nie. Myślę, że pójdą do domu, jak mnie nie ma i będą siedzieć w domu. Dobra, wróciłam już. Co sushi? A chłopaki gdzie siedzą? W domu siedzą. Nie sprzątają. Prosiłam ich, żeby posprzątali tutaj. Tu Franek ostatnio jakieś gałązki przywiózł. Cholera wie co jeszcze. Ale nie sprzątają oczywiście. Idę do domu ich ochrzanić. Dziobak, co ty tu kopiesz? Jeszcze większą dziurę. Jeszcze większą wykop. Dziobaki w ogóle tu mają pełno dziury nakopane. Ja muszę z tym zrobić porządek. Tu muszę to całe wyrównać. Ale to na razie nie. Na razie tutaj tylko posprzątamy. A później w czerwcu będziemy tutaj to równać i zasieję tu trawę. I tylko i wyłącznie trawę. No. Te krzaki tu stąd pozabieram. Zobaczymy. Taki plan. Ale idę teraz wziąć prysznic. Oczywiście musiałam zrobić sobie ogień. Bo też prosiłam Jasia, żeby te knypelki powrzucał i zrobił ogień, co mi się woda zagrzeje. No ale wiecie, jak to jest. Zresztą nie mogę też oczekiwać od nich nie wiadomo czego, nie? Bo tak czy siak to są jeszcze dzieci. No więc idę
muszę pofarbować sobie te moje odrosty. To po pierwsze. Potem w sumie najpierw wezmę prysznic. Wtedy pofarbuję sobie odrosty. Zmyję sobie głowę. A może teraz to zrobię za jednym razem. I wtedy, słuchajcie, pójdę na chwilę do szklarni. W sumie pójdę do ogródka, wsadzić w ogródek te pomidory ogrodowe. Nie wiem właśnie, czy je wsadzać już, bo to kurde po 15 się sadzi. Albo je w szklarnię na chwilę przesadzę, żeby chwilę w szklarnię rosły. No i wtedy zrobię obiad i trzeba będzie jechać do pracy. I taki plan na dzisiaj. No i co? Jasiu! Jo! Chodź tutaj do mamy. Załóż sobie, że do czapkę. To trochę jest dzisiaj zimno. Dziecko. A gdzie Franc? A bi, nic nie rozumiem. On idzie? Ty masz szopę, ciebie trzeba też do fryzjera. Wiesz? No, ja idę się umyć, ja sobie pofarbuję włosy. A posprzątacie w końcu to tutaj? No dobra. Wtedy obiad zrobię. Franc, gdzie ty jesteś? Jo, tak ty chciałeś sprzątać te podwórka, ty tu jeszcze większy bałagan zrobiłeś. Weź tą notatkę, ja się te knepelki układaj od razu. I gdzie ty byłeś? Wy oglądaliście pewnie telewizję, co? Czy YouTube'a? Aha! Sushi, nie idź do niego, on jest niegrzeczny. Chodź do mnie, chodź, chodź. Sushi, to jest mój pies. Sushi! Nie, mój. On mnie lubi. Chodź. A do mnie. Chodź, Sushi. Widzisz? Chodź, cikusie. O! A ty miałeś tutaj tą dziurę. Chcę zasypywać i sprzątać. Pomóż Jasiowi. Franciszek, tu pod trampoliną ty miałeś posprzątać. No weź. Weź tą miotełkę i dawaj. Nie, że Jasiu tylko robi. Jednak zafarbuję sobie te włosy, bo muszę poczekać, aż woda będzie ciepła. Więc stwierdziłam, że już sobie zafarbuję, żeby nie patrzeć na te moje siwki. W ogóle wczoraj spadł mi pazur, więc dzisiaj go nie poprawię, bo nie mam czasu, bo musiałabym to wszystko zdjąć. A jutro to zrobię, wiecie? Wczoraj walnęłam w szafkę w pracy, ale jak? Przyrżnęłam tak przez przypadek, bo coś tam odkładałam. Myślałam, że wiadomo, że to boli. No. Ale wiem dlaczego, słuchajcie, bo mam złą bazę pod, pod żel. Już ona jest stara, ona już jest po prostu... Muszę zamówić nową bazę. I wiedziałam, że tak to będzie, że ona będzie słabo trzymać. Albo ona nie jest kompatybilna z tym rodzajem żelu, albo ona po prostu już jest stara, nie? Muszę zamówić sobie nową bazę. To po wypłacie. W tym tygodniu to zamówię. I chcę sobie też zamówić formy do... Te dual form. Jezu, jakie mam włosy mokre. Że ja się spociłam na głowie aż. O kurde, nie myślałam. Nie myślałam, że mam głowę mokrą. W sensie, no trochę kropiło, ale tutaj z tyłu, nie? Tu mam spocone włosy mokre. No, więc ja tą moją szopę dzisiaj muszę, przyniosę sobie rękawiczki. Kupiłam sobie takie czarne rękawiczki, bo te rękawiczki, które tutaj są w tej farbie, to są do niczego. I jeżeli chodzi o te dual formy, to ja kiedyś miałam i chcę do tego spróbować wrócić. Może sobie zrobię jakieś doszkolenie później właśnie. Jedna dziewczyna gdzieś tam na TikToku proponowała mi, żeby właśnie zrobić tylko i wyłącznie doszkolenie z tych dual form. I że to jest dużo łatwiejszy sposób nakładania paznokci i skraca bardzo czas, nie? Zobaczymy, więc chcę je sobie zamówić i od razu zamówię sobie właśnie
tą bazę i też zamówię sobie taką, żeby była kompatybilna z tym żelem. Muszę sobie poszukać tego, która by się nadawała, czy z tej samej firmy to musi być, bo z reguły tak jest, że właśnie fajnie, żeby to wszystko było z jednej firmy, nie? Żeby to ze sobą współgrało. No a poza tym wiadomo, żeby to nie było już jakieś tam stare. Niestety moja baza jest już dosyć... Chyba nie patrzyłam, czy ona jest po terminie, no ale już po prostu widać, że jest taka... Coś z nią nie halo. No, więc tak. Chłopaki teraz tam trochę sprzątają, ale ja wam powiem, oni przez ten tydzień w domu to mnie tutaj wykończą. No, dzisiaj idę do pracy na nockę, a tutaj wczoraj w ogóle mnie nie było cały dzień, tu jest taki bałagan, że ja znowu bym musiała posprzątać. Ale słuchajcie, ostatnio, bo ten mój odkurzacz tak słabo ciągnie, tam ta rura jest zepsuta. Ja ciągle chcę napisać do tego pana, od którego go kupiłam, ale jakoś się nie mogę zabrać, może dzisiaj to ogarnę w nocy sobie, jak wiecie, już wszystko w pracy ogarnę, to w nocy będę mogła sobie, jak nie zapomnę oczywiście, napisać. No i co? Jezu, zgubiłam wątek. A, i że ostatnio Franka zwerbowałam do sprzątania miotłą, żeby chociaż z miotu te okruszki, te kurze takie, które są, jakieś tam brudy po wierzchu, żeby po prostu pozmiatał po wierzchu, nie? I o dziwo spodobało mu się i zamiata. I zamiata, i zamiatał werandę, korytarz, także nie jest źle. No, Jasia potem tam zwerbowałam, żeby coś tam poukładał, więc angażuję chłopaków, tylko też wiadomo, że ja muszę to z nimi robić, nie? To nie jest tak, że oni sami coś zrobią. Teraz też powiedziałam im, jak mają posprzątać, że mają tam te gałązki pozbierać i tylko trochę pozbierać tam te kamyki, tam są takie jakieś... No i wiecie, to są dzieci, oni sami jakoś... jak ja bym tam była, to oni by bardzo chętnie to robili, nie? Jak ja pójdę na dwór, to na bank będą chcieli ze mną coś robić, ale no po prostu ja muszę z nimi być i gdzieś tam... Z drugiej strony, no się nie dziwię, nie? Że wiecie, ja idę sobie robić coś innego, a oni mają robić co innego. No, no z jakiej paki, nie? Także farbuję sobie te włosy, bo już po prostu nie mogę patrzeć. Wczoraj jak słońce przyświeciło, wy tego nie widzicie teraz, ale no jest masa tych siwków. I ja tak sobie myślę, że gdybym ja sobie nie farbowała ich, to ja po prostu bym miała całą głowę siwą, nie? Jest o to otrzęsienie tej farby. To mnie wykończy. No. I wczoraj sobie właśnie zrobiłam tak w słońcu zdjęcie i mówię, o Boże, ile siwych. Stara jestem. Franek ma rację, faktycznie. Ale dzisiaj jest zimno. O, cicho, ktoś idzie. Pewnie znowu się pokłócili. Na bank. No więc ja sobie zafarbuję te włosy. Na obiad dzisiaj wyjęłam schabowy, zrobię sałatę sobie, a dla chłopaków ziemniaki, bo tam mam takie ziemniaki, szerstkie, muszę je wykorzystać. Dobra, idę po rękawiczki. Kupiłam sobie takie rękawiczki, o takie z Lidla ostatnio, ale w Biedronce one też kiedyś były i to są porządne rękawiczki, w których można cokolwiek robić, a nie te które dostajemy tutaj, to po prostu szkoda w ogóle produkowania. Mogliby takie zwykłe wkładać do tych farb. No i ja sobie dzisiaj, słuchajcie, robię ostatni raz tak naprawdę teraz tą farbę, bo na Jasia to przyjęcie będę sobie farbować, czyli za miesiąc. I wtedy pójdę sobie do fryzjera, wezmę, kupię farbę po prostu i powiem, żeby ona mi nałożyła, bo ja sobie też tak idealnie tego nie nakładam, nie? Kiedyś ja używałam szczoteczki, ale teraz stwierdziłam, że nie, że szczoteczki nie będę używać. I ostatnio jakoś to robię cały czas palcami. No i wiem, że z tyłu tam nie mam sobie tak dobrze zafarbowane, nie? Czyli te odrosty gdzieś tam z tyłu na szyi nie są jakoś dobrze pokryte.
I właśnie wtedy wezmę sobie, kupię farbę i pójdę do fryzjerki. Chłopaków wezmę też jakoś tak pod koniec maja. Weźmiemy to, ogarniemy. No i wtedy właśnie, żeby ona mi zafarbowała tak idealnie wszystkie te włosy, pokryła, nie? Cały ten odrost. I podetnę też chyba parę centymetrów, bo już widzę, że mi podrosły. Więc pewnie z 10 cm będę chciała je ściąć troszkę. Bo w sumie się przyzwyczaiłam do takich krótszych włosów. I już jak widzę, że one są takie dłuższe, to już nie. Więc taki chyba, takiej długości. Kiedy ja ścinałam w ogóle włosy, kurczę? W listopadzie? Kiedy to było? Nie wiem. Nie pamiętam, ale chyba w listopadzie jakoś tak. No. Więc jakiś czas temu już to jest, nie? Więc warto byłoby je trochę podciąć. I żeby te końcówki były zdrowe po prostu. No i tak ja sobie wcieram, słuchajcie, tą farbę, tak smarowuję. Pewnie wszędzie tam nie dojdzie, no ale... Ja jakoś często włosów nie noszę związanych, także nie powinno to tam jakoś bardzo przeszkadzać. No i dobra, robię obiad, słuchajcie, schaboszczak, ziemniory. Chłopaki się zabrali za sprzątanie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, mi się dzisiaj nie chce w piecu palić, jak na złość. A jadę do pracy i chcę, żeby była woda ciepła, żeby łobuzy się wykąpały. No, więc tak. Masakracja dzisiaj jakaś taka. W ogóle pogoda się poprawia, więc może jutro będzie ładnie. Oby było ładnie, to bym jutro cały dzień była sobie fajnie w ogrodzie, na dworze, bym porobiła wszystko to, co chcę w końcu. No, jutro nie mamy chyba raczej basenu, muszę zepchnąć, czy mamy, czy nie mamy, ale myślę, że nie, bo dzisiaj też nie miałam terapii, bo ze względu na to święto, a jutro chyba nie mamy basenu, tak mi się zdaje, też ze względu na to święto, wiecie? Także lajcikowo. Fajnie.